Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo Lubię i zapraszam na obgadanki. Dzisiaj przedstawię sześć książek. Pierwotnie chciałam nagrać film o sześciu książkach, które nie podobały mi się, ale tak naprawdę nie byłam w stanie wybrać aż tylu książek, żeby nakręcić taki odcinek. Wobec tego uznałam, że nakręcę odcinek, w którym będą trzy książki, które mi się podobały i które. Bardzo polecam i trzy książki, które trochę mnie zawiodły. To nie są w żadnym razie gnioty, to są książki, które nie trafiły w mój gust czytelniczy. Zatem zaczynamy od tych, którym daję dużego plusa i które wam polecam. Na koniec zostawimy te, które były dla mnie rozczarowaniem. Zaczynamy od literatury faktu od książki napisanej przez psychiatrę sądową. Diabeł, którego znasz. Ta książka autorstwa dr Gwen Adshead, opowiada o przypadkach z jej pracy zawodowej. Ta psycholog pracuje bardzo często z osobami osadzonymi w więzieniach, w brytyjskich więzieniach. Pracowała m.in. w tym najbardziej owianym złą sławą więzieniu, które się nazywa Broadmoor. I tam miała do czynienia z przestępcą, który popełnił zbrodnie morderstwa, a tak naprawdę morderstwa wielokrotnego. Mamy tutaj wiele innych przypadków, na przykład człowieka, który dokonywał rozbojów i zagroził człowiekowi stojącemu w kolejce przed nim w restauracji nożem. Mamy tutaj podpalaczkę, mamy stalkerkę, także Zakres spraw, którymi zajmowała się ta autorka, jest bardzo szeroki. Opowiada bardzo dokładnie o tym, co sprawiło, że dana osoba znalazła się w kłopotach, co sprawiło, że znalazła się w więzieniu bądź też jest w konflikcie z, z prawem i dlaczego ona sama zajęła się daną sytuacją i postanowiła pomóc tej osadzonej osobie. Co mi się bardzo tutaj podobało, to fakt, że autorka nie stawia na sensację. Absolutnie ten aspekt jest przez nią pomijany. Oczywiście przedstawia sprawy, którymi się zajmowała w sposób obiektywny, ale nie podkreślając jakichś makabrycznych aspektów tego wydarzenia. Ona skupia się na człowieku, na tym, co sprawiło, że stał się taki, jakim jest. Co sprawiło, że wpadł w kłopoty z prawem i czy tego człowieka można naprostować, czy można mu tak pomóc, aby zaczął prowadzić zupełnie inne życie, życie zgodne z prawem. I myślę, że ta autorka miała sporo sukcesów na swoim koncie, ponieważ do każdego ze swoich klientów, jakich nazywa, podchodziła indywidualnie. Oczywiście to nie jest tylko kwestia tego, jak pomaga danej osobie psycholog. To także jest kwestia tego, czy ta osoba chce się zmienić. A wydaje mi się, że część z nich miała silną motywację, żeby wygrzebać się z tych problemów, aby rozpocząć życie na nowo. Bardzo Wam polecam tę książkę. Ona mi się bardzo podobała, ponieważ odstaje od innych książek podobnego typu tym, że jest taka bardzo humanistyczna, bardzo nastawiona na to, aby pomóc człowiekowi, aby wydobyć z niego najlepsze cechy. Ponadto, autorka także sporo miejsca poświęca problemom Brytyjskiej Służby Zdrowia, która skupia się na problemie, a nie na prewencji. No ale oczywiście my to też znamy z własnej działki. Kolejna książka to coś zupełnie innego. To powieść dla nastoletnich czytelników. Ja rzadko takie czytam, ale czasami mi się zdarza. I tym razem przeczytałam powieść pod tytułem Dziewczyna w różowym. Autorką jest Jonna Krystyna Radosz. Ta książka opowiada o nastolatce, która, jak widzimy po okładce, uwielbia kolor różowy, ubiera się najczęściej właśnie w ubrania w różnych odcieniach różu. Ale poza tym ma bardzo oryginalne zainteresowania. Po pierwsze ciekawią ją przedmioty ścisłe. Ona chodzi do liceum i chciałaby zdawać maturę z fizyki rozszerzonej. I po drugie interesują ją sporty typowo męskie, czyli na przykład żużel. Jest wielką fanką tej dyscypliny sportu i specjalistką. Oczytaną na wszystkie sposoby, a także oczywiście aktywną fanką uczestniczącą w meczach swoich ulubionych drużyn. No i ta dziewczyna, klamka, tak bowiem ją nazy nazywają, zaczyna mieć pewne kłopoty w szkole. Kłopoty, których tak naprawdę nie spodziewała się. Zawsze była niezłą uczennicą, otoczoną życzliwymi ludźmi, aż tu nagle zapisuje się na fakultet z fizyki. I zderza się z wielką niechęcią pozostałych uczestników tego kółka. Nie pomaga także postawa nauczyciela. Ponadto w jej życiu prywatnym także przydarzają się rzeczy, które dokładają się do tych problemów w szkole. To taka książka, która pokazuje, że nawet najbardziej przebojową, pewną siebie osobę Osobę, która zna swoją wartość, która nigdy nie miała problemów z nawiązywaniem znajomości z ludźmi, można złamać. Można ją tak schejtować, można okazywać jej tak wielką niechęć, że zaczyna wątpić sama w siebie, zaczyna wątpić we własną wartość, wątpić w swoje umiejętności i zaczyna jej się w życiu wszystko sypać. Bardzo ciekawa książka. Książka dla młodzieży bez wątku miłosnego, za co ją uwielbiam. No i kolejna książka to biografia Juliana Tuwima, napisana przez Mariusza Urbanka. Tuwim, wylękniony bluźnierca. To taka biografia, którą czyta się jak najlepszą powieść. Jeżeli nie znacie jeszcze innych biografii napisanych przez Mariusza Urbanka, to koniecznie zainteresujcie się tym biografem. On naprawdę potrafi świetnie opisywać osoby, za których biografia się zabiera. Ale wracając do Tuwima. Tuwin pokazany jest tutaj jako poeta, któremu wszystko przychodzi z wielką łatwością, zwłaszcza na początku swojej twórczości, kiedy to brylował na salonach, zarabiał dużo pieniędzy na swojej poezji, był mentorem dla młodszych artystów. Za co się brał, zmieniało się to w kurę znoszącą złote jajka. Natomiast wszystko się zmieniło w chwili wybuchu wojny i tuż przed nią, kiedy to musiał skonfrontować się z wielkim antysemityzmem i z nazizmem, który przyszedł wraz z wybuchem II wojny światowej. Czas emigracji. Był dla niego czasem bardzo trudnym. I wtedy także zmienił się charakter jego twórczości. Wielu ludzi może go krytykować za to, co robił i jak się zachował w czasie wojny, natomiast Urbanek próbuje wyjaśnić motywy postępowania Tuwima. On go nie usprawiedliwia, ale próbuje pokazać, co mogło skłonić tego wielkiego artystę do tego, że przyjął taką, a nie inną opcję po powrocie do kraju. Bardzo piękna książka. Powiem Wam szczerze, że kiedy jej słuchałam, bo oczywiście odpaliłam sobie audiobooka, to w pewnym momencie, kiedy tu umierał, zakręciła mi się łezka w oku. Tak jakbym nie spodziewała się, że ten bohater tej biografii nagle mi umrze. Po prostu bardzo nieracjonalne zachowanie, ale tak się z nim zżyłam przez te kilkaset stron i kilka godzin audiobooka, że było mi bardzo przykro, że muszę się z nim rozstać. Także myślę, że to jest najlepsza rekomendacja. Czytajcie Wylęknionego Bluźnierce. No i przechodzimy teraz do trzech bardzo cieniutkich, jak się okazuje, książek, które nie do końca gdzieś tam zagrały z moją osobowością, z moimi oczekiwaniami. Pierwsza z nich to książka japońska, Pójdę sama, napisana przez Chisako Wakatake. I jest to powieść o starszej Japonce, która wspomina swoje życie. Stoi już u progu śmierci, tak naprawdę, jest w bardzo podeszłym wieku. Jest osobą samotną, która ma dużo czasu na rozmyślania i opowiada o swojej przeszłości. Jako młoda dziewczyna przyjechała do Tokio, by uciec przed prowincjonalnym życiem, by spróbować swoich sił w wielkim świecie. Poznała tam mężczyznę, który został jej mężem, miała z nim dzieci i tak naprawdę całą siebie podporządkowała temu związkowi w wychowywaniu dzieci. Teraz jest staruszką, dzieci już dawno są na swoim, nie za bardzo się nią interesują, oddaliły się od niej. Chociaż oczywiście pomagają jej w potrzebie, ale nie ma ich blisko i opowiada o tym swoim życiu. I co mnie tutaj denerwowało, to użycie gwary. Autor napisał większość kwestii wypowiadanych przez tę narratorkę językiem gwarowym. Ona pochodziła ze wsi, dlatego mówiła w sposób inny niż ludzie z miasta. A tłumacz, który tę książkę przyłożył, a był to Dariusz Latoś, miał bardzo trudne zadanie, żeby tę gwarę przełożyć na język polski. Wybrnął z tego bardzo dobrze, natomiast mnie to jakoś tak uwierało, tak mi się nie podobało, że ta bohaterka mówi gwarą i to jeszcze taką dziwną, że coś mi tutaj nie zagrało. Poza tym, no nie jest to moja ulubiona książka o starości. Być może dlatego, że są tutaj zupełnie inne realia niż nasze europejskie, być może też dlatego, że jakoś nie bardzo identyfikuje się z jej życiem. O wiele bardziej w tej dziedzinie, w tej tematyce polecam książkę norweskiej autorki Chwilę wieczności, która była w mojej topce 10 najlepszych książek ubiegłego roku. Kolejna to wydarzenia życiowe Karoliny Wacławiak. Karolina Wacławiak, chociaż ma Polsko brzmiące imię i nazwisko, jest Amerykanką. I to nie jest pierwsza książka tej autorki, którą czytałam. Czytałam już wcześniej inne jej powieści, ale ta jakoś najmniej do mnie przemówiła. Bohaterką jest Evelyn, która ma 37 lat i nie idzie jej w życiu. Po pierwsze straciła pracę, po drugie rozpada jej się małżeństwo, po trzecie... Ma jakiś kryzys osobowości. Idzie na spotkanie, po którym ma nadzieję dostać pracę. I rzeczywiście zaczyna pracować jako osoba, która pomaga popełnić samobójstwo osobom w trudnej sytuacji zdrowotnej. Jest tak zwaną dulą, która towarzyszy przed śmiercią. Poznaję w tej swojej pracy kilka bardzo ciekawych osób, z którymi przekracza próg profesjonalizmu. Zaczyna się z nimi przyjaźnić, zaczyna czuć do nich sympatię i nie jest to dobrze widziane w tym zawodzie. Ale co w tej książce mi się nie podobało, to fakt, że ta nasza bohaterka. Podejmuje bardzo nieracjonalne, bardzo dziwne decyzje, i tak naprawdę przez całą książkę podkreśla fakt, że chciałaby odbyć żałobę po rodzicach, którzy jeszcze żyją. Więc to, co robi w swoim nowym zawodzie, jest próbą odbycia żałoby po mamie i tacie, chociaż oni jeszcze nie umarli. I to dla mnie było jakieś takie zupełnie niezrozumiałe, jakaś rzecz z kosmosu. Przedziwna sprawa. Także z jednej strony ta książka ma bardzo dużo plusów, ale nie potrafiłam wczuć się w sytuację tej bohaterki i nie potrafiłam jej współczuć, nie potrafiłam zrozumieć o co jej tak naprawdę w życiu chodzi. Ostatnia książka prawdopodobnie was zaskoczy, ponieważ zazwyczaj. Opowiadam tutaj dużo dobrych rzeczy o twórczości zety ludzkiej. Mam jednak jedną z jej pierwszych powieści, która niedawno została wznowiona, książka pod tytułem Mykwa, która opowiada o trzech kobietach matce i córce oraz takiej przybranej babce, która przygarnęła je w czasie II wojny światowej, ponieważ matka i córka są Żydówkami, a ta starsza kobieta ukrywała je w czasie wojny. I wszystko to brzmi świetnie, doskonale, ale problem jest taki, że po przeczytaniu tej książki, po upływie tygodnia, nie miałam w głowie już żadnego obrazu z tej powieści. Po prostu nic, wszystko mi wyparowało. Ta książka zupełnie nie podziałała na moją pamięć, na moje zmysły, na moje emocje. Wszystko się ulotniło. Nawet Teraz, żeby o niej opowiedzieć, musiałam sobie przeczytać na okładce, o czym to w ogóle było. Także, niestety, nie mogę wam polecić mykwy, aczkolwiek, jak zawsze, nie odradzam, nie odradzam wam żadnej z tych trzech książek, o których powiedziałam, że według mnie były słabe, że coś tam mi w nich nie pasowało, ponieważ akurat dla Was mogą być doskonałe, wspaniałe i poruszyć jakieś czułe struny w Waszym sercu. Także, jak zawsze, nie odradzam, tylko opowiadam o swoich odczuciach i o tym, co zapamiętałam z książek bądź też co zapomniałam i czego nie pamiętam. Tak więc, mam nadzieję, że spędziliście ze mną bardzo przyjemnie te kilkanaście minut. I że z przyjemnością powrócicie za tydzień, we wtorek o 18, na kolejny film z obgadankami. Przypominam, że możecie także zaobserwować mojego Instagrama. Zapraszam, zapraszam Was także na Facebooka. I będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie jakiś ślad w komentarzu. Do zobaczenia. Pa, 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 pa.